Cześć, cześć, mówię Ania. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś czas już najwyższy zająć się stronami organizacyjnymi na kwiecień. Mówię czas najwyższy, ponieważ kwiecień już jest za kilka dni, a ja mogę powiedzieć, jestem w lesie, dosłownie i w przenośni. I jest to związane z tym, że długo jakoś nie mogłam się zdecydować, co ja w tym kwietniu chcę. Znaczy, nie jest tyle może merytorycznie, bo jakie strony organizacyjne, no to wiem już z poprzednich miesięcy, co mi się sprawdza, co mi się nie sprawdza, do czego będę wracać, a do czego nie. Natomiast zupełnie nie miałam pomysłu na oprawę graficzną. Miałam kilka różnych pomysłów i w sumie do żadnego nie byłam przekonana. Tak sobie czas pływał, ja nie byłam przekonana dalej. No i chyba po prostu teraz trzeba usiąść i zrobić coś, no może nie na sztukę, ale po prostu przestać się zastanawiać i po prostu jakiś motyw wybrać. Miesiąc wbrew pozorom szybko zleci. No i stwierdziłam, że pójdę na łatwiznę i sobie użyję papierów scrapbookingowych, bo rozważałam też jakiś rysowany motyw, ale ten wiadomo zajmie więcej czasu, którego nie mam jakoś ostatnio w szczególnym nadmiarze. Więc to są tego typu papiery, takie vintage'owe, ale bardziej takie wpadające w róż. Jest to kolekcja Rose Garden od Altair Art. Tu na drugiej stronie mam też elementy do wycinania, które prawdopodobnie też w którymś momencie będę wykorzystywać. Natomiast ja sobie przygotowałam papiery z zestawu głównie 20x20, co widać, oraz do strony głównej duży papier, bo chcę wykorzystać ten portal jako po prostu taki motyw spajający miesiąc. Co oprócz tego, jeszcze nie wiem, wyjdzie trochę w praniu. Mam naszkicowane merytorycznie, co na której stronie. Tutaj jak widać kwiecień, myśl, nawyki, mądrości, czytelnia, wdzięczność. Średnio, znaczy tak, średnio mi szło w marcu. To był trudny miesiąc. Tracker snu, o którym zapomniałam w marcu. Planer postów. No i tutaj jakieś wydatki, chciej listy nie było. No więc tak, żeby już tutaj nie przedłużać niepotrzebnie, zajmę się kwietniem. Tu będzie strona główna. Mam tym razem klej, mam nadzieję, że będzie działał. No a ja się tutaj już przymierzam do papierów. Obetnę stopką, bo stopka mi nie będzie potrzebna. Zastanawiam się wydrzeć to. Tak. Może tak, żeby już wydzieranym motywom stało się zadość. Nie mam tak dużych rąk, żeby wydrzeć skutecznie w jakiś taki łatwiejszy sposób papier. Ale taki większy, ale sobie po prostu go wytnę w ten sposób i ułatwię sobie. Nie chcę przecinać wprost, bo zamierzam użyć też ten element i troszkę będzie mi go więcej tu potrzeba. Więc w ramach takich eksperymentów, które chciałam zrobić tym razem, będzie koronka. Zaraz ją tutaj pokażę. To jest koronka syntetyczna, która jest cienka. Ponieważ nie jestem przekonana do używania grubych, bawełnianych koronek w planerze. Jeżeli oglądacie moje filmy kartkowe, czy ten z layoutem, to wiecie, że grube, takie mięsiste koronki bardzo lubię. Ale jakoś nie jestem bardzo przekonana do używania ich w planerze. To przykleję, potem sobie odetnę. Ale mam taką koronkę. I zastanawiam się, jak ją właśnie użyć. I czy będzie mi na przykład bardzo przeszkadzać jako taki pogrubiacz stron. Planer pewien czasu nie ma bardzo grubego papieru. W efekcie tego, no wiadomo, będzie tą koronkę bardziej czuć pod długopisem.
tam piórem, czym ja tam będę pisać, bo piszę różnymi rzeczami. I podejrzewam, że może mi to trochę przeszkadzać, ale zaeksperymentujemy. Mam nadzieję, że tej taśmy za bardzo nie będzie widać. Jeszcze poprawię klejem. A na to jeszcze dam... Nie jest to idealne rozwiązanie, ale wręcz tylko coś tam jeszcze na to nakleimy. Ściąć trochę, zetnę. Ta koronka jest o tyle fajna, nie tą stroną, że ma tutaj takie łączenie, że bardzo łatwo się ją rozcina na dwa elementy, jeżeli jest za szeroka do danego zastosowania i bardzo to tak naturalnie wygląda. Tę koronkę zresztą nie raz używałam przy kartkowych rzeczach i ją bardzo lubię. Troszkę chyba no i teraz pytanie, czy to się do mnie dobrze będzie kleiło właśnie. Zwykle taką koronkę kleję na Magica lub inny tego typu klej hydroligatorski i wtedy nie ma z tym problemów, ale tu widzę, wcale nie jest tak prosto. Będziemy patrzeć. Tak, tutaj mam coś, co mogę użyć o, w ten sposób. I tak też uczynię. W razie przyklejamy. I miejmy nadzieję, że ten klej jest całkiem sensowny z lokalnego papierniczego, którego właśnie testuję, przetestowałam. To co wystaje, to ja sobie zetnę. Nie zaginało mi potem. No i druga część tego elementu to będzie ten fragment z tą ptaszyną. I chyba niepotrzebnie tą koronkę tu wklejałam. Zawsze możemy sobie, jak widać, jeszcze odkleić. Patrzę. Troszkę za duży jest ten motyw. Tutaj troszkę zetnę. Więc zdecydowałam się właśnie pójść w tego typu motyw, taki romantyczno-vintage, ale bardziej taki bardziej pastelowy. No, zobaczymy, jak to tam będzie. A tutaj ja jeszcze będę taśm washi używać, więc od razu tu.
jak już powiedziałam, tym razem pod względem powiedziałabym estetycznym jest to zupełna improwizacja, bo ile marzec miałam bardzo gruntownie przemyślany i w sumie był całkiem spójny i dopracowany, to muszę powiedzieć, że kwiecień będzie pod tym względem czystym szaleństwem i pójściem na żywioł. Teraz pytanie, po ile sobie dobrałam kolor pisaka do kwiatków. To jest ten. To szczerze mówiąc, tak naprawdę zupełnie nie wiem, jak z tym, jak mi wyjdzie kwiecień, czy w ogóle będę z niego zadowolona. Znów tutaj trochę priorytetem jest, chciałam powiedzieć, niska czasochłonność tych rozkładówek. Ale z drugiej strony też nie lubię, jak jest tam za pusto. Powiem tak, jak będę dalej miała tyle różnych zajęć, jak mam teraz, to szybko dojdę do bardzo minimalistycznych rozkładówek zapewne. Takich, które jeszcze nie zajmują czasu. Dobra, teraz muszę sobie naszkicować napis. Którym teraz pisakiem, bo nie jest dość duży. Czy tym? Gdzie mam ten ciemniejszy? Mam też drugi, który jest ciemniejszy. Ten jest ciemniejszy. Drobne naklejkowe motywy, tudzież stempelki, zobaczymy. No i miała być koronka i nie ma koronki, będzie gdzie indziej. Teraz szybki skan tego, co mam tutaj. Co by mi tu pasowało? Ośki będą potrzebne zaraz. O, sobie tutaj tam ten latawiec. I zaraz postępujemy. I można powiedzieć, pierwsza strona będzie gotowa. No tylko stempla. Patrz, gdzie mam ten mniejszy bloczek, czy mam tutaj go? Czy też... Mam tylko ten duży, ale na tej stronie to można. Fajnie wyszło. To moje klasyczne pismo też tutaj gdzieś się znajdzie.
nie podłożyłam sobie, więc będę je miała na kolejnej stronie. Nie przejmuję się tym szczególnie. Resztę gumki, gumkowy napis zaraz zetrę, tutaj delikatnie, znaczy ołówkowy. No i można powiedzieć, że to już jest. Tutaj będzie trochę pisania. Więc przyspieszę nieco ten film na ten czas, ze względu na to, że i tak jak na razie patrzę w programie, że wyszedł mi całkiem długi. Trochę szkoda czasu, żeby się przyglądać powolnemu stawianiu literek. Ogólnie w tym filmie sporo będzie tego typu skrótów, bo pisania jest dużo, sporo będzie rysowania, a ogólnie mówiąc muszę powiedzieć, że bardzo jakoś trudno i opornie mi się tę rozkładówkę, może nie tyle robiło, co nagrywało. Napisane jest. Poprawiam się, bo widzę, że tutaj mi coś wyjechało. No i tutaj klasycznie zrobimy tak, jak było. Po prostu rameczka, a treść się pojawi w swoim czasie. Na razie nie będę tego wypełniać. Tutaj zrobię podwójną ramkę, którą zaraz wycieniuję, tak jakby spodnią część. Tutaj szybki test, który kolor brush pena bardziej mi odpowiada i kolorujemy. Nie wiem, jakie są u Was właśnie z takimi cytatami na dane miesiące. U mnie jest tak, że on się pojawia bardzo często w trakcie. Nie jest to cytat najczęściej motywujący, raczej jest cytat podsumowujący to, co się dzieje, działo w danym miesiącu, podsumowujący nastrój i ogólnie to, jak mija mi ten miesiąc. Jeszcze tutaj tylko czarny cień na literach i za chwilkę będzie można przejść do ozdabiania stron, bo wiadomo, elementy z papierów scrapbookingowych dodane być muszą. Priorytety. Mam nadzieję, że nie będzie to długa lista, bo nie spodziewam się, aby kwiecień był miesiącem w jakimś stopniu łatwiejszym niż marzec. Powiedziałabym z różnych przyczyn. I jeszcze kilka podpunktów i sięgam po papiery. Tutaj z kolei też będzie jakiś element koła ozdobny. Taki kwiatowy. Tutaj gdzieś miałam takie fajne papierowe koronki. Te
Teraz szukam, gdzie one są. Bo je sobie wyciągnęłam właśnie specjalnie po to, żeby je tutaj... Mam też kalki, które na pewno gdzieś się u mnie też pojawią. Takie mam koronki i tutaj... I małą kawkę jakąś. Jeszcze mi coś tutaj na tym arkuszu zostało. Teraz któregoś szukam. I tutaj będzie już gotowe. Jak ja sobie popatrzyłam, to tutaj miesiąc będzie miał taki kształt. Ale sobie tu z boku. Wrzucę taki element. To ta wstążka jest. No więc... Tutaj z kolei sobie wezmę taśmę. Kwiatek mi się przyczepił do ręki. Kwiatek z tej wstążki, tutaj z tej koronki. Motywów niebieskich? Nie, chyba. W międzyczasie wycięłam sobie z elementów z tej okładki, którą pokazywałam, motyla. I sobie go tutaj wkomponuję, więc będzie skrapowo i warstwowo. No a teraz kolejne ramki. Happy trackery będą miały podobną formę co poprzednio. W sumie najprostsze rozwiązania zazwyczaj są po prostu najlepsze. Te się sprawdzają. Niekoniecznie służą mi do wyrabiania nawyków, bardziej tak naprawdę zgodnie z nazwą, do śledzenia tego, co, jak robię. Oczywiście jak się jest kontrolowanym nawet przez samego siebie, to w tym momencie jakoś zdecydowanie
lepiej te rzeczy wszystkie wychodzą, bo się o nich myśli. Więc mimo, iż nie pracuję jakoś bardzo intensywnie nad nawykami, jakieś powoli, jakieś efekty są. Więc trackery pozwalają osiągnąć założony cel, no a w sumie o to chodzi. Jak zwykle nie jest ich za dużo, bo też rozdrabnianie się na dużą ilość nawyków zazwyczaj nie służy niczemu tutaj pozytywnemu. Jeszcze tutaj drobny cień przy miesiącach i gotowe. Mam jeszcze jakieś kalki też do użycia. I tutaj jakiś element może kawałek tego wianka. Te kalki niezbyt dobrze się na taki zwykły biurowy klej przyklejają. Ale tutaj trzeba będzie coś wymyśleć. Chyba za intensywne to jest. Tak patrzę. Pójdzie do czegoś innego. Pozwolę sobie pogrzebać trochę w taśmach. Ta jest całkiem fajna i używałam już jej. I ta. Te są śliczne, ale zupełnie nie ta kolorystyka. Więc chyba zostanę z tymi dwoma. Bardzo optymistycznym napisem. I jeszcze kilka stempelków.
jak mówiłam, kalka się nie lepiej przykleja tutaj do papieru przy pomocy kleju biurowego, więc jeszcze ją troszkę podkleję. Może będzie się tutaj trzymać lepiej i nie zaginać. Jeszcze kilka drobnych naklejkowych elementów. I zasadniczo ta strona będzie, można powiedzieć, gotowa. I można przechodzić do kolejnej. Znów będzie trochę pisania, trochę rysowania, jak tu na każdej mojej stronie, przynajmniej w tych rozkładówkach. Tutaj mamy na mądrości Pawła, a na drugiej stronie playlistę oraz czytelnię. Bacowe mądrości Pawła rozszerzyłam o inne śmieszne rzeczy, ponieważ aktualnie obaj chłopcy tutaj prześcigają się w różnych zabawnych powiedzonkach i wszystkie są warte zanotowania. Playlista tym razem bez obrysowywania i motywów muzycznych. Playlista tym razem bez graficznych elementów z nośnikami muzyki, bo była kaseta, była szpula, teraz powinna być prawdopodobnie już płyta analogowa. Może w następnym miesiącu. Tutaj proste ramki, a tu motyw drobny, który ostatnio trochę za mną chodzi, być może jeszcze się tu i ówdzie pojawi, czyli kryształy. Wiem, że są teraz bardzo modne, w wielu miejscach je widać, ale nie dziwię się, bo są bardzo efektowne. Jeszcze cienie na ramkach, o, tak jak klasycznie, rameczki to oczywiście moje pergaminowe poszarpane. Jakiś tutaj element fajnie byłoby jeszcze umieścić. Zobaczę, co tu mam takiego, co mogę udrzeć i wykorzystać. Tutaj nie mam już. O, mogę to. Sobie poprzeglądam, co ja tu mam. To jeszcze gdzieś będę wykorzystywać. Tego nie zużyję od razu. Taśmy uszy dobre na wszystko, a że to strona Pawłowa, więc
Wiadomo, co jest tutaj elementem niezbędnym. Owce być muszą. A że to będą śmieszne rzeczy, więc owca bryka, wesoła, zadowolona. A nawet, albo nawet dwie owce. W końcu to będzie strona na miłe i wesołe wspomnienia. Podkleję tutaj, bo nieco odstaje. I szukam, rozglądam się za rzeczami, jakimiś elementami, które mogłaby dodać, bo jakoś mi tu bardzo tak pusto i nudno na tych stronach na razie. Różana taśma akurat będzie bardzo tutaj pasować do papierów, bo nie dość, że jest w dość podobnym kolorze, to jeszcze oczywiście motyw tutaj jest bardzo ładnie, nawiązuje do tego, co jest na papierach. Szukam czegoś jeszcze, może właśnie jakiś motyw kawowy jeszcze. No nie powiem, że tego tu nie było, bo był, ale jak wiadomo, kawa zawsze tutaj dobrze będzie nam wyglądała i zawsze pasuje. Tutaj nad tym portalem mi tak trochę pusto, więc tak wymyśliłam, że dołożę tutaj element kwiatowy z tego wianka, którego już kawałek wykorzystałam wcześniej, teraz czas na resztę. Przytnę kawałek. Muszę powiedzieć, że już mocno taka skrapowa i warstwowa jest ta strona, bo są i taśmy, i warstwy. Właśnie trzeba wygumkować napisy ołówkiem. No i kolejne dwie strony, czyli tracker nastrojów i strona z wdzięcznością. Są one w sumie ze sobą powiązane, więc dlatego są razem. Nie mam jeszcze pomysłu na graficzną prawe trackera nastrojów, dlatego na razie zostawię tam wolne miejsce. I jak przyjdzie mi jakiś pomysł, to po prostu tę stronę wypełnię. Jeśli chodzi o stronę z wdzięcznością, no to będzie klasycznie oparta na ośce miesięcznej z jedną linijką na zapiski z każdego dnia. Teraz tak już mam od dłuższego czasu, jak mam, i czy to w formie wdzięczności, czy codziennika. I w sumie to wystarcza. Ośkę jest łatwiej przykleić, jak się zeszyt obróci. I teraz dni tygodnia trzeba wypisać, a następnie pozaznaczać weekendy, żeby się potem łatwiej to nawigowało i nie zlewało wszystko w jedno. Tutaj prawie nie widać tych kresek, ale są wystarczające, żeby tak naprawdę uczynić tę stronę bardziej taką przejrzystą. I zasadniczo można powiedzieć, że jest to gotowe. Oczywiście trzeba ją trochę ozdobić. W kolekcji Rose Garden są ładne ptaszki, więc myślę, że to będzie dobre miejsce dla nich. No, oczywiście taśma washi też się tutaj przyda, taka kwiatowa, dość stonowana, spokojna. Na tej stronie nie ma specjalnie miejsca na duże ozdoby, bo jednak jest sporo miejsca dla treści zostawionej. Taśmy już są, jak widać, warstwowo, jeszcze trochę naklejek. Znów może kawa? A nie, motyl. Tym razem będzie to motyl. No i przechodzę na kolejną stronę. Tu będzie planer postów i tracker snu.
troszkę mi się chaos wkradł, ponieważ zwykle koło trackera snu było tracker pracy, który będzie później, no ale tak jakoś zapisałam i tak już będzie w tym miesiącu. Planer postów to głównie dotyczy wszystkich filmowych rzeczy, które wymagają dłuższego przygotowania niż jakiś krótki post z samymi zdjęciami. No a tracker snu to wiadomo. Staram się cały czas unormować sobie sen i na razie mi to nie bardzo wychodzi. I tym, jak to sen, to księżyc, no i pojawiające się już wcześniej kryształy. Oba będą oparte o ośki miesięczne. Też tutaj właśnie przycinam, bo kwiecień ma 30 dni, a ośka jest uniwersalna. Tym razem będą dwie różne kolorowe. Różowa i zielona. W przypadku planera postów, jak widać, jest to na środku przyklejona ośka, ponieważ ona będzie dotyczyła YouTube'a oraz rolek na Instagramie. Teraz oczywiście trzeba pozaznaczać weekendy, bo zdecydowanie nie, chociaż teoretycznie jest to czas na odpoczynek, to niestety w moim przypadku jest to wyłącznie teoretycznie. Tak, powygumkować na bieżąco, bo w którymś miesiącu mi wszystkie szkice zostały. No i teraz czas na ramy snu. Teoretycznie mam tutaj wyznaczone godziny, w których chciałabym się kłaść spać i spać, a różnie w praktyce różnie to bywa. Zresztą nawet dzisiaj, jak to nagrywam i obrabiam, jest zdecydowanie pora ze środka mojego trackera snu, a nie z czasów, kiedy powinnam czuwać. Jeszcze kilka naklejek do dekoracji. Mam tutaj taki arkusz o tematyce, można powiedzieć, blogowo-social mediowych, czyli będą akurat tutaj pasować. Tutaj nawet taki fajny planer jest. No wiadomo, na Instagramie czy YouTubie tych też treści planerowych, około planerowych jest całkiem sporo. Nie może też zabraknąć oczywiście elementów z kolekcji. Tu mam wycięty taki bukiet, który tutaj przetnę na powiedzmy pół i przykleję po rogach. Tutaj wracam na stronę z nastrojami, która jest jak dotąd niewypełniona i nieozdobiona. I także ją tu przykleję drobny kwiatowy motyw. A tak się prezentują już stworzone strony. Myślę, że są takie, powiedziałabym, dość mocno w moim stylu. Dość mocno scrapbookingowe, bo jednak warstw jest dużo, są papiery, kalki. W sumie na tych rozkładówkach nie ma niczego, czego nie pokazywałabym do tej pory, ale w sumie sprawdzone rzeczy czasami po prostu działają najlepiej. Jeszcze lama, tudzież alpaka, żeby dopełnić tutaj obraz pawłowego stada wymarzonego. I można przechodzić dalej.
Przeglądam sobie jeszcze naklejki, bo mam tutaj dużo różnych rzeczy. Ale nie zawsze łatwo znaleźć to, o co aktualnie chodzi. No i tutaj już ostatnie strony organizacyjne, czyli wydatki oraz praca. Tracker pracy miałam już w poprzednich miesiącach, w marcu, tak jak o trackerze snu, zapomniałam o nich. Ale do tego wracam. Ten jest, jak wszystkie inne, oparty o ośkę. Tutaj natomiast przy wydatkach mam po prostu ramki na odpowiednie kategorie wydatków. Nowością, którą tutaj zamierzam wprowadzić, będzie tak zwana chciej lista. W sumie takich chciejowatych rzeczy do kupienia nie mam za dużo. Raczej to są rzeczy, które po prostu mi są potrzebne. Ale czasami się coś zdarza, więc będzie można sobie je tutaj zapisać. Być może w kolejnym planerze chciej lista będzie po prostu osobną stroną na początku, a nie związaną z konkretnym miesiącem, ponieważ najczęściej jednak tego typu rzeczy chciejowate nie są terminowe, czyli nie kupuję ich w danym miesiącu, tylko po prostu kiedy jest wolny czas i środki. W przypadku trackera pracy no u mnie jest o tyle jest ważne monitorowanie tego, bo pracuję za dużo. Zaznaczyłam sobie teoretycznie od 8 do 16, bo oczywiście zaczynam o godzinie 8, natomiast rzadko mi się zdarzało o 16 kończyć. Zaznaczyłam też sobie weekendy, no ale w weekendy też bardzo często nie pracuję. No ale taki już jest ogólnie los na własnej działalności, że tej pracy jest dużo. No ale w sumie, jak jest praca, to przynajmniej z tego są jakieś efekty. Jak nie ma pracy, najczęściej nie ma żadnych efektów. Więc to jest taka marudzenie na to, to takie, powiedziałabym, na dwoje babka wróżyła. Bo w sumie chyba lepiej, jak ta praca jest, niż jakby miało jej tutaj nie być. No i ta strona będzie tak bogaciej ozdobiona papierami. Będzie serwetka taka herbaciana. Tutaj księżyc taki, który kiedyś dostałam w gratisie do taśmłosi. Od razu mówię, że moja praca to nie ma nic wspólnego z tak zwanym moonshiningiem, ale bardzo często jest po nocy. Jak wydatki, to i owca zakupowa. W sumie najwięcej tak idzie na te rzeczy, które owca ma w koszyku, czyli w torbach, czyli rzeczy jedzeniowe, jak się ma nastoletnich chłopaków w domu, to wiadomo, jak to z tym jedzeniem jest. Jedzenie znika magicznie. No i wymyśliłam sobie w międzyczasie, bo miałam przerwę w nagrywaniu tego filmu, tracker nastrojów w postaci kompozycji kwiatowo-kryształowej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak to będzie się sprawdzać. Myślę, że może całkiem fajnie wyglądać po wypełnieniu, ale zobaczymy. Jak widać, kryształy są takie dość schematyczne, proste, kwiaty tak samo. Natomiast ogólnie sam motyw mi się bardzo podoba i tu i ówdzie się będzie u mnie na pewno pojawiał. Muszę też powiedzieć, że bardzo przyjemnie się te kryształy rysuje. Jak już powiedziałam, to są już ostatnie strony, które teraz przygotowuję na kwiecień. Jeszcze jest marzec, więc mogę powiedzieć, nie jestem spóźniona. No ale chyba jeszcze tak późno nie miałam przygotowywanych tych stron, odkąd robię tak skomplikowane strony organizacyjne. Jeszcze oczywiście legenda. Nie będzie to skomplikowany kod kolorystyczny. Po prostu trzy kolory i zobaczymy, jak będzie wyglądało. No chyba, że dodam jeszcze jakieś inne, bo uznam, że są warte odnotowania. Tutaj jeszcze sobie powtórzę motyw tego portalu. Na tej stronie z serwetką, tak skrapowo powiedziałabym.
tradycyjne poszukiwanie naklejek. Tutaj takie, mam ładne suszone kwiaty od ogarniętych. Właśnie mi się, powiedziałabym, kończą te naklejki, co widać. Chyba będę musiała dokupić i owce. Tu owca czytelniana była. I jak widać, już powoli zbliżam się do końca. Podklejam rogi jeszcze, aby się wszystko dobrze trzymało. Tak sobie pomyślałam, że w trackerze snu dołożę sobie jeszcze ocenę wyspania oraz ogólnego stanu energetycznego. Tak w skali od 1 do 10, więc dorysowałam tabelki. Moje strony organizacyjne są już wstępnie gotowe, więc bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas, za Waszą uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa, pa!